Marek Graduli, znany gitarzysta, muzyk z Cieszyna Norman Power i grane na żywo utwory zespołu Pink Floyd. A to wszystko w teatrze. Tak można było spędzić sobotni wieczór 4 lutego w Cieszynie. Jest wyjątkowa setlista na cieszyński koncert. Przygotowaliśmy 3 godziny non-stop grania. Także to akurat nie jest nic nowego, ale dzisiaj starałem się, żeby ta setlista była trochę bardziej alternatywna niż zawsze, a więc nie naładowana samymi hiciorami, których można by się spodziewać, ale mamy wiele takich smaczków, które nie były często grane przez samych Pink Floydów, nie są grane przez Gilmura, nawet Watersa czasem. Jakieś tam coś wyciągnęliśmy, oczywiście będzie coś z samego początku, jeszcze z Sydem Barrettem, takie stare utwory, no i z późniejszych już też płyt, ale właśnie tak jak mówię, nie te najbardziej oczywiste, tylko powyciągane gdzieś tam powiedzmy z rogów tych płyt. Z rogów tych płyt, ale to wy tak powyciągaliście, czy były takie głosy, że powyciągajcie właśnie? Znaczy zawsze są jakieś tak głosy, właśnie zawsze ci najbardziej zagorzali fani po koncertach mówią, no fajnie, ale jeszcze chcielibyśmy to, no wiadomo, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zagrać, nawet w ciągu tych 3 godzin, koncert musiałby mieć 12 godzin, ale to, co my najbardziej lubimy, no trochę tutaj przyznaję, że trochę na ten Cieszyn poprzeciskały moich utworów, które tam mieli inne wizje koledzy na ten koncert, ale mówię, no będziemy tu na pewno jeszcze za pół roku, także zagrajmy tym razem, skoro ludzie tak długo czekali na ten nasz koncert, bo prawie 3 lata, to zróbmy tak bardzo. No właśnie, no i gość też specjalny tutaj, który będzie brał, czy weźmie udział w tym wydarzeniu. Tak, Marek Raduli, dobrze znamy wszyscy Marka Radulego, chociażby z Budki Suflera, czy tam z Bajmu, czy Banda Wanda. Tak, lord polskiej gitary, gdzie tego Gilmura ma w tych łapach. Sam przyznał na pierwszej próbie, że Gilmur jest jego niedoścignionym wzorem. Akurat już bym się z tym pierwszym słowem nie zgodził do końca, ale tak, no, kocha to, lubi to, gra z nami, także i do Cieszyna nie mogliśmy go nie zaprosić. No jak się gra u siebie w Cieszynie, tutaj w teatrze? Najlepiej jest to, oprócz tego, że za każdym razem jest to dla mnie wydarzenie, duże granie z tak wspaniałymi muzykami, tak wspaniałej muzyki, to granie u siebie w teatrze, który jest wyprzedany na jakiś czas już przed koncertem, no to jest wspaniałe uczucie, już nie mogę się doczekać. Podczas koncertu nie zabrakło nie tylko muzycznych niespodzianek, ale też i tych wizualnych. Całość dopełniały światła, wizualizacje i charakterystyczny ekran w kształcie koła. Jest to show taki pełnowymiarowy, tak? Wielu ludzi tu nad tym pracuje, nie tylko kilkunastu ludzi na scenie jest, ale kilkunastu następnych pracuje dookoła sceny, żeby to wszystko wyglądało i brzmiał. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.